Cześć! W dniu dzisiejszym przedstawiłem Wam podnośnik towarowy marki Gini, model SLA20. Zapraszam. Podnośnik towarowy, jak sama nazwa wskazuje, służy do podnoszenia towarów w pionie. Od kogo otrzymujemy zapytania na tego typu urządzenia? Są to firmy instalacyjne, budowlane oraz klienci indywidualni, którzy potrzebują podnieść stosunkowo lekki towar na dość sporą wysokość. Producent Gini posiada w swojej ofercie 5 modeli podnośników towarowych. Przedstawiony model jest to model SLA20, który potrafi unieść towar na wysokość aż 6,5 metra, o ciężarze 363 kg i jest to podnośnik o napędzie ręcznym. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem takiego typu podnośnika, ważna informacja dla Ciebie. Nie trzeba go rejestrować w Urzędzie Dozoru Technicznego, ani prowadzić księgi konserwacji, co przekłada się na niższe koszty utrzymania. Pamiętaj jednak, aby dokonywać przeglądów zgodnie z instrukcją eksploatacji dostarczoną przez producenta. Do obsługi podnośnika nie są potrzebne uprawnienia. Pamiętaj jednak, aby zapoznać się z instrukcją obsługi. W tym konkretnym modelu w standardzie otrzymujemy podpory stabilizujące oraz standardowe widły. Dodatkowo domówić możemy przedłużki do wideł, widły płaskie, uchwyt do rur oraz mini dźwig. Do niewątpliwych plusów tego podnośnika można zaliczyć jego niską wagę, łatwość obsługi oraz jego kompaktowość. Złożony podnośnik spokojnie załadujemy do małego busa. A więc jeżeli potrzebujesz maszynę o niskich kosztach utrzymania, wytrzymałej konstrukcji oraz stosunkowo niewielkich kosztach zakupu, jest to sprzęt godny polecenia. Plusami tego podnośnika jest niewątpliwie jego jak to wszystko rozprasza? Pas naprężony ma i to powietrze go rusza. Podnośnik o napędzie ręcznym. Jego... Aj. Aj.